Borys Szec i Justyna Nagłowska w weekend wybrali się do Gałkowa, gdzie odbyła się kolejna edycja Hubertusa. Małżonkowie zabrali ze sobą gromadkę pociech i na miejscu ochoczo pozowali fotoreporterom do rodzinnych zdjęć. W sobotę znani pasjonaci jazdy konnej znów ruszyli do stadniny Ferensteinów w Gałkowie. Tego dnia odbyła się bowiem kolejna edycja Hubertusa, imprezy organizowanej z okazji zakończenia sezonu jeździeckiego. Wydarzenie tradycyjnie ściągnęło na Mazury kilka znanych twarzy. W tłumie zgromadzonych można było wypatrzyć m.in. Natalię Klimas oraz gospodynię wydarzenia Karolinę Ferenstein-Kraśko. W Gałkowie nie zabrakło też Agnieszki Woźniak-Starak wystrojonej w aksamitną kurtkę za 5000 zł. W gronie uczestników Hubertusa 2022 znalazł się również Borys Szyc. Aktor, podobnie jak w zeszłym roku, postanowił zabrać na wydarzenie całą rodzinę. W Gałkowie towarzyszyła mu więc żona Justyna Nagłowska oraz gromadka pociech. Przypomnijmy, że para 2 lata temu powitała na świecie pierwszego wspólnego potomka, syna Henryka. Małżonkowie zabrali również na Mazury dwie córki Justyny z poprzedniego związku, Franciszkę oraz Stefanię. Szec po Gałkowie przechadzał się w prostym swetrze w paski, do którego dobrał jasne spodnie, stylową kurtkę oraz kaszkiet. Jako że impreza odbywała się w plenerze, aktor zadbał także o odpowiednie obuwie. O dopasowanej do okazji stylizacji nie zapomniała również Justyna Nagłowska. Żona gwiazdora wybrała beżowe spodnie i prosty t-shirt, na który narzuciła modny, skórzany żakiet. Całość uzupełniła długimi kozakami oraz torebką Gucci na kolorowym pasku. Szyc i Nagłowska w Gałkowie chętnie gawędzili ze znanymi znajomymi, w tym Natalią Klimas. Małżonkowie ochoczo pozowali również do zdjęć fotoreporterom. W pewnym momencie cała rodzina zafundowała sobie wspólną sesję. W tym celu aktor, jego ukochane oraz gromadka pociech zajęli miejsca w przygotowanym najwidoczniej do zdjęć powozie. Następnie zaś rozpoczęli pozowanie do kolejnych ujęć, wpatrując się w obiektywy fotoreporterów i prezentując przy tym promienne uśmiechy. W pewnym momencie Szyc i Nagłowska zmienili nieco ustawienie i stanęli obok powozu, po czym kontynuowali rodzinną sesję.